całe szczęście, słuchajcie, że my przyjechaliśmy tutaj wczoraj wieczorem, bo znaleźliśmy miejsce dla Duka Toska na tym parkingu. A dzisiaj rano jest tu taki tłok, tyle ludzi się zjechało, że wszyscy siebie zastawiają. No spójrzcie tutaj, na tą Kalifornię. Przecież ona zostawiła 3 samochody. I tak ludzie tu stawiają swoje samochody, ewentualnie zostawiają karteczki, numer telefonu i wszyscy idą oglądać walki. Żebyście się nie stresowali, przyjedźcie chwilę wcześniej. Najlepiej dzień wcześniej. Wyobraźcie sobie, że jak jest prognoza pogody, to zjeżdża się tutaj naprawdę masa ludzi. Mamy wrażenie, że chyba z całego świata. Z całego świata ludzie się tutaj zjeżdżają. No i śmieszne jest to, że właśnie te gigantyczne fale, one tworzą się tylko raz na jakiś czas. I to w okresie listopad, najczęściej listopad, luty. Latem tych gigantycznych fal nie zobaczycie. Więc przyjazd tu to było jedno z moich największych marzeń, bo no zobaczyć od 15 do 30 metrowej fali to jest niesamowite widowisko. Jak oglądałem zdjęcia i filmy z tego miejsca, to naprawdę to jest nie do wiary, że coś takiego natura stworzyła. No i mega się jaramy, że właśnie dzisiaj zobaczymy to na żywo. Doszliśmy na miejsce, tyle ludzi, co tu dotarło, żeby oglądać ten spektakl, to jest w ogóle szok, bo ta prognoza tak naprawdę jest podawana z tylko kilkudniowym wyprzedzeniem i też to jest taka niepewna prognoza, a tutaj wszyscy po prostu jak w blokach startowych czekali, aż będzie światło, że dzisiaj są te fale. No i było światło pokazane, wszyscy przyjechali i oglądają teraz te przegigantyczne fale i to jest w ogóle szok, że na takich falach ludzie surfują. A te fale tutaj w Nazare to są w ogóle największe na świecie, gdzie tak naprawdę wydawałoby się, że może gdzieś na Hawajach są największe fale, a one są tutaj w Europie, w Portugalii, a są one tak ogromne, dlatego że właśnie tutaj jest taki kanion podwodny, który ma głębokość prawie albo ponad, to jest około 5 km i do tego rozciągnięty jest na 230 km. Przez to właśnie jak fala, jak jest sztorm, daleko na Atlantyku, no to te fale są przeogromne, ale nigdy nie docierają do brzegu, bo się wypłaszczają po drodze. A te fale tutaj docierają właśnie do klifu z racji tego, że ten kanion, ten wąwóz ciągnie się aż do samej skarpy. Dlatego one nie tracą na siły, na sile, na prędkości i na wysokości, tylko z całym rozpędem, z całą siłą uderzają właśnie tutaj w ten klif. To jest jedno. Drugie, dlaczego one są tak ogromne, to jest to, że działa tutaj prąd wsteczny, więc te fale jeszcze nabierają na wysokości i na sile. I jakby było tego mało, to jeszcze jest trzeci czynnik, czyli to, że ta fala jest taka przeciwfala wytwarzana z brzegu. Czyli ta fala, która leci do brzegu, ona później wraca, zbija się z tą falą, która nadchodzi i przez to, że one się zbijają, to wytwarza się przeogromna fala. I dlatego tutaj w Portugalii są takie giganty. O, frunie. Ja pierdziule. Jezu, się dziwaj. Oh no. Teraz już za chwilę nagramy z bliska i pokażemy, ale tam właśnie na fali już widzimy, że jest przygotowany skuter i na skuterze są dwie osoby. I to działa w taki sposób, że właśnie na skuterze wodnym gość rozpędza za sobą surfera i surfer wtedy pływa, znaczy już jest na tej fali, rozpędza go i wtedy surfer płynie na tak przeogromnej fali. Dobra, wystarczy tego gadania, teraz wam pokażemy po prostu jak to wszystko wygląda, czyli czas na widoczki.
teraz oglądamy te widoczki z góry. Weszliśmy tutaj do... z muzeum? Chyba tak. Weszliśmy tutaj do... to jest takie muzeum i punkt widokowy w jednym. No i widoki stąd są super. Tu sobie właśnie siedzimy i chillujemy. W takim fajnym miejscu. Trochę trzeba poczekać w kolejce, ale warto. Koszt to 2 euro. No i tu jest zawsze tona ludzi, ale jak się chwilę poczeka, to zawsze swój wymarzony spot można znaleźć. Ale co dziwnego, tu łatwiej jest dostać się do krawędzi i mieć super widoki niż na dole, bo na dole wszyscy stoją przy krawędzi i naprawdę ciężko jest się tam dopchać, jak jest tyle ludzi, a tutaj jakoś to się rozchodzi. Oni chyba pilnują, tu jest limit wejść po prostu i dlatego jest łatwiej się dostać i sobie popatrzeć na te falki z góry. No i proszę bardzo, szybki transfer do Ducatosa. Wczorajszego dnia wróciliśmy i obrabialiśmy foty praktycznie do końca dnia do odciny, a dzisiaj mamy nowy plan. Ale za to na bieżąco jesteśmy, wszystkie zdjęcia, które wczoraj zrobiliśmy, to robiliśmy je aparatem, dlatego nie wrzucaliśmy ich od razu, tylko wróciliśmy, wieczorem obrobiliśmy i na Instagramie na bieżąco udało nam się te zdjęcia wczoraj jeszcze wieczorem wrzucić. No teraz kończymy, kolejne zdjęcia obrabiamy już takie na posty plus filmy, które wrzucimy właśnie tutaj w tym vlogu. Jak tylko obrobimy foty, to pakujemy się i idziemy jeszcze dzisiaj pozwiedzać miasto. No i to jest właśnie mega plus mieszkania w vanie, że możemy po prostu zostać jeden dzień dłużej i zmienić nasz plan o 180 stopni i totalnie nic się nie dzieje. Także właśnie to się stało, bo już myśleliśmy, że wczoraj pojedziemy gdzieś dalej, ale stwierdziliśmy, że no już i tak jest noc, to się nie ruszamy i zostajemy, a dzisiaj z kolei ładna pogoda, tutaj jest znowu w kratkę. Ale właśnie teraz jest okno ładne, więc idziemy jeszcze pozwiedzać miasto i zobaczyć, co Nazare ma do zaoferowania. Była podwójnie świetna decyzja, że opuszczamy Portugalię i wyjeżdżamy z Hiszpanii, bo patrzcie, jest słońce, dogoniliśmy je i rzeczywiście jest super ciepło. My się ubraliśmy oczywiście na cebulkę, więc teraz idziemy i wszystko z siebie ściągamy, rozbieramy się, bo normalnie mamy wrażenie, że można byłoby się opalać, jest tak ciepło. Wiatru nie ma, słońce świeci, jest super przyjemnie. Więc chyba jeszcze tutaj zostaniemy, pozwiedzamy właśnie troszeczkę to miasteczko i dopiero wieczorem ruszymy bardziej na południe. Pogoda dalej nas się trzyma, słońce nas nie opuszcza, więc chyba to jest bardzo dobry znak, że Portugalia nas lubi, więc my też bardzo Portugalię już lubimy na samym wjeździe. Lody pistacjowe zjedzone, ciastko portugalskie zjedzone, cappuccina wybita, no i idziemy do Ducatosa i przemieszczamy się w inne miejsce. A teraz przy okazji możecie zobaczyć, jaka jest różnica, jak ten parking wyglądał wczoraj rano, a jak wygląda teraz. I to by było na tyle, było super fajnie, bardzo się cieszymy, że mieliśmy okazję zobaczyć te przegigantyczne fale, bo zobaczyć je na żywo to jest zupełnie inaczej niż w internecie, więc fajnie, bo kolejne marzenie nasze spełnione. No i tymczasem pakujemy się i zmieniamy miejsce, jedziemy dalej zjedać kolejne miejsca na wybrzeżu. Mega się jaramy, bo też z perspektywy vloga w końcu od A do Z mamy wszystko nagrane i mamy nadzieję, że wszystko co zobaczyliście miało sens. Nie musieliśmy nic dogrywać, to jest jedna przygoda, więc
Mamy nadzieję, że docenicie, że wszystko tutaj jest w tym vlogu pięknie poukładane. I mamy nadzieję, że my też to utrzymamy, że już tak będziemy nagrywać. No oby, oby. Że nie będzie już takiego wielkiego chaosu, jak to zawsze u nas było. Oczywiście, jeżeli macie jakieś pytania odnośnie Nazary, a my będziemy w stanie odpowiedzieć, no to śmiało pytajcie w sekcji komentarzy. Każdy like oczywiście pod zdjęciem pomoże nam wybić się z algorytmów YouTube'owych, więc oczywiście będziemy wdzięczni. No i oczywiście zachęcamy do subskrypcji, żeby być z nami na bieżąco. I wpadajcie też na naszego Instagrama. Tam możecie znaleźć, tak jak właśnie mówiłam, bardzo dużo, wiele innych rzeczy, które są na bieżąco, gdzie pokazujemy więcej takiej naszej codzienności. Więc zachęcamy, a tymczasem lecimy. Tymczasem lecimy i widzimy się z Wami już za tydzień. Do zobaczenia, hej! O nie, mylowe. Co? Nie wcisnąłem rekord. Nagrywasz mnie teraz, by to zobaczyć moją reakcję, że będę zła i ci zrobię krzywdę.